Witam Cię, Kuba, po raz kolejny na moim kanale. Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Cześć Artur, cześć wszystkim. Dzisiaj troszeczkę inny temat poruszymy, bo chciałbym Cię zapytać ogólnie o sens cierpienia. Jak Tobie się wydaje, jaki jest ogólnie sens cierpienia i po co w ogóle nas to cierpienie spotyka? Cierpienie to jest narzędzie, które ma nam pomóc zrozumieć to, czego bez niego zrozumieć nie potrafimy. Wiesz, to nie jest tak, jak mówi o religii, że to jest jakiś test czy kara. To w ogóle nie ma z tym żadnego związku. Wiesz, żyjemy po to, żeby się czegoś nauczyć. Czasami jest tak, że na niektórych spraw po prostu nie możemy zrozumieć, jeśli nie, wiesz, nie będzie nam towarzyszył jakiś impuls, który nam pomoże te rzeczy zrozumieć. Wiesz, nikt nie lubi cierpieć, nie jest to fajna sprawa, ale wiesz, z perspektywy duchowej to te cierpienie nie robi na nas takiego wrażenia, kiedy patrzymy na to z tamtej strony, bo cierpienie zawsze jest tymczasowe, a efekt, który one wywiera, jest trwały, więc wiesz, jeśli możemy zrozumieć pewne konkretne rzeczy duchowe, wiesz, rozwinąć świadomość przy pomocy tego narzędzia, to z niego korzystamy. I korzystamy z niego tylko dlatego, że niektórych spraw po prostu nie umiemy zrozumieć. Jeśli nauczymy się rozumieć bez cierpienia, jeśli wejdziemy na jakiś, powiedzmy, wysoki poziom duchowego zrozumienia, no to to cierpienie nam nie będzie do niczego potrzebne i po prostu nie będziemy musieli go doświadczać, a że wiesz, że jesteśmy ludźmi, to jest, mamy swoje pewne ograniczenia, wiesz, wciąż się uczymy, no to z tym cierpieniem się czasami zmagamy. I tak to mniej więcej postrzegam. No, tylko teraz pytanie jest bardzo proste, no bo jeżeli będziemy po tamtej stronie, no to musielibyśmy założyć kwestię, że cierpienie dotyka kwestii fizycznych, prawda? No też tak. Fizycznych, ale jak w przypadku cierpienia psychicznego, bo może istnieć cierpienie psychiczne. Znaczy tak, i powiedziałbym nawet, że to cierpienie psychiczne jest takim właśnie nawet większym bodźcem duchowym, bo ono jest w ogóle ściśle związane ze sferą duchową. Wiesz, wszystkie nerwice i depresje to tak naprawdę mają ze sobą, mają z duchowością bardzo dużo wspólnego i one są tymi właśnie narzędziami. Wiesz, w obecnych czasach mamy z tymi nerwicami i depresjami, znaczy one są dość powszechne w obecnych czasach, wielu ludzi tego doświadcza i to nie jest przypadek, że tak jest, wiesz. Ostatnim razem powiedzieliśmy sobie o tych zmianach na Ziemi, wiesz, że wszystko to, co się dzieje, nie dzieje się przypadkowo, czy to w perspektywie globalnej, czy każdego z nas osobna, wszystko to, czego doświadczamy, ma nas ukierunkować, żebyśmy mogli coś zrozumieć. Więc wiesz, więc to nie jest przypadek, że w obecnych czasach te nerwice, depresje są tak powszechne, ponieważ one właśnie mogą dać szansę ludziom zrozumieć to, czego nie mogą zrozumieć, mogą ich ukierunkować na duchowość, mogą właśnie przygotować się do tych zmian na Ziemi, o których właśnie mówiliśmy. I tak na to patrzę, to jest dość ważne. Ważne jest, żeby jak najwięcej ludzi zrozumiało to, że to cierpienie psychiczne nie jest przekleństwem, że ono jest właśnie tym narzędziem, które może pomóc im znieść się na wyższy poziom świadomości. I więcej ludzi to zrozumie, to nie tylko o tym więcej ludzi poszerzy swoją świadomość, ale w ogóle na tym świecie będzie lepiej, bo po prostu będzie to świat bardziej przyjemniejszy, jeśli więcej ludzi będzie kierować się w stronę ducha, a nie w kierunku innych spraw, które są po prostu nieistotne. No dobrze, ale teraz pytanie bardzo proste. Gdzie jest źródło tego cierpienia? Dlatego, że no, każdy z nas gdzieś tam się spotyka z cierpieniem jakimś tam, nie wiem, czy fizycznym, czy psychicznym, ale gdzie tak naprawdę jest źródło tego cierpienia? No bo my żyjemy na Ziemi, żeby coś osiągnąć, rozwinąć się, czy to psychicznie, czy na wyższy level przejść, załóżmy, jak to zwał, tak to zwał. Natomiast pojawia się nagle cierpienie. Skąd? Znaczy, wiesz, skąd się pojawia, to jest, wiesz, to jest, występuje jako narzędzie, wiesz, one służy po prostu temu narzędziu duchowemu, więc skąd się pojawia, wiesz, to nie wiem, czy tak można powiedzieć bezpośrednio, ale wiesz, one jest przejawem tego narzędzia, ma nam pomóc coś zrozumieć, nie? Więc wiesz, skąd się pojawia, ciężko dokładnie powiedzieć. To powiedziałbym, że one wychodzi bez nas, skoro wiesz, to narzędzie jest służy nam i ma nas rozwijać, to powiedziałbym, że to tak naprawdę my jesteśmy źródłem tego cierpienia, że sami podejmujemy to cierpienie, że sami je na siebie czasami narzucamy po to, żebyśmy mogli właśnie te pewne sprawy zrozumieć, bo wiesz, to jest też tak, jak mówiliśmy w jednym filmie o współpracy z wyższą jaźnią, wiesz, że to jest pewna współpraca, więc jeśli jesteśmy gotowi na pewną lekcję, no to sami, że tak powiem, jesteśmy źródłem tego cierpienia, bo to cierpienie jest częścią tej lekcji, którą chcemy odbyć świadomie i która ma nas gdzieś tam ukierunkować i coś nam pomóc zrozumieć. Więc ja bym powiedział to w ten sposób.
Znaczy, ja się zastanawiam tak luźno nad tematem tego, co jest po drugiej stronie, wiesz? Zastanawiam się na temat tego, co jest po drugiej stronie, co ma na nas wpływ tutaj, kiedy my, dajmy na to, żyjemy, prawda? Czy pewne dobre przesłania mają na nas wpływ, czy może złe przesłania mają na nas wpływ, bo prawdą jest to, że nikt nie lubi cierpieć. No to prawda. Nikt nie lubi cierpieć i wiesz, i rzecz jest taka, że ktoś powie, kurczę, dlaczego ja mam tyle cierpienia, a ten drugi, załóżmy, sobie żyje, lekko leci przez to życie, jakoś na luzie, tak? Jak to jest? Czy ten po prostu, który lekko leci sobie na luzie przez to życie, ma mniej do przerobienia w tym życiu, czy to ja jestem taki, kurde, posraniec, brzydko mówiąc, że ciągle muszę coś sobie przerabiać w moim życiu? Wiesz co, ten, kto nie cierpi, no to są dwie opcje. Albo nie jest gotowy na to, żeby pewne lekcje przerobić i dopiero musi, wiesz, poczekać, aż będzie na nie gotowy, albo po prostu nie potrzebuje cierpieć w konkretnych sprawach, bo te cierpienie są potrzebne do tego, żeby coś zrozumieć. Więc to są takie dwie opcje. Wiesz, powiedziałbym, że wiesz, jeśli, wiesz, to jest temat dość trudny, bo na przykład niektóre cierpienia są bardzo poważne, są niektóre ciężkie choroby, wiesz, fizyczne i tak dalej, dolegliwości, które bardzo utrudniają życie i to jest temat skomplikowany i trzeba mieć naprawdę, żeby podjąć się czegoś takiego na poziomie duchowym, niektórych lekcji, które podejmują się ludzie, no to trzeba mieć naprawdę dużą odwagę duchową i to świadczy bardzo, bardzo dobrze o takich, wiesz, świadczy o tym, że takie osoby są na pewnym poziomie duchowego zrozumienia, ponieważ miały odwagę podjąć się takich zadań, ale wiesz, one patrzą, wiesz, z perspektywy duchowej, kiedy wchodzimy w ten świat, no to te cierpienie nie robi na nas takiego wrażenia, bo wiemy, jakie one efekty na nas wywierze. Te efekty mogą być, znaczy one będą wieczne, a cierpienie jest tylko tymczasowe i wiesz, dla nas to jest straszne, bo wiesz, nikt nie lubi cierpieć, a nie lubi cierpieć, ty nie lubisz cierpieć, no chyba nie ma nikogo normalnego, który by lubił cierpieć, który by zadawał sobie samą cierpienie, ale wiesz, z duchowej perspektywy to wszystko wygląda troszkę inaczej, bo wiesz, dla nas niektóre rzeczy są straszne w tym świecie, w którym teraz jesteśmy, ale kiedy byśmy na to spojrzeli z zewnątrz, spoza tego świata, no to one nie robiłyby dla nas takiego wrażenia, wiesz. Też na przykład, wiesz, co takie, niektórzy mają takie uwagi na przykład, albo takie pretensje do Boga, że czemu cierpimy i tak dalej, ale to tak sam Bóg tak naprawdę nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ wiesz. Po pierwsze, Bóg patrzy na to zupełnie w inny sposób, ponieważ on nadaje na innym poziomie świadomości niż my, więc tutaj wiesz, szukanie wspólnej płaszczyzny to jest takie trochę nie na miejscu, moim zdaniem. Ale wiesz, tak naprawdę takim prawdziwym Bogiem dla nas to jesteśmy my sami, bo wiesz, my sami sobie narzucamy pewne lekcje i sami wiesz, współpracujemy z naszą wyższą jaźnią, która jest przyszłą wersją nas samych i to ona jest takim dla nas jakby powiedzmy mini Bogiem, nie? Więc wiesz, więc jeśli doświadczamy jakiegoś cierpienia, no to znaczy, że jesteśmy na to cierpienie gotowi, bo inaczej byśmy go nie doświadczyli. Czyli dochodzimy do pewnego wniosku z naszą wyższą jaźnią, że to lekcję możemy odbyć, że jesteśmy na nie gotowi. Więc jeśli jesteśmy na nie gotowi, to znaczy, że możemy ją przejść i się konkretnych rzeczy nauczyć. No tylko widzisz, tylko ty cały czas mówisz w chwili obecnej, zauważam, na temat świadomości i osoby, która tą świadomość posiada. Natomiast miejmy kwestię, wrażenie, załóżmy, że istnieje osoba, która nie posiada świadomości. Na przykład małe dziecko, które się rodzi i rodzi się i ma guza mózgu, tak? I w tym przypadku to małe dziecko cierpi i to małe dziecko umiera mając rok życia, załóżmy, teoretycznie. I tutaj trudno mówić o tym, że to małe dziecko jest gotowe na to cierpienie, bo ono kompletnie nie ma świadomości tego cierpienia, tak? To jest prawda, to jest, wiesz, z dziećmi akurat jest bardzo trudna sprawa i tutaj nie mogę być pewny tego na 100%, ale wiesz, czy dziecko ma to świadomość, tylko po prostu ona nadaje na innym poziomie, wiesz, ona na pewno czuje to wszystko i wiesz, i to odbiera, więc wiesz, przypuszczam, Nie, że tu mógł czuć to na pewno czuje, odbierać na pewno odbiera, bo i każdy że nie niemowlak rozumie będzie tego, tak? odbierał ból, czy będzie krzywdę odbierał, to się zgodzę z tym. Natomiast kwestia świadomości jest jeszcze wyższym pułapem, bo przecież wiesz, na przykład no, zwierzak nie musi mieć koniecznie świadomość, a też będzie czuł ból, prawda? Natomiast tak samo dzieciak na przykład, który ma rok, on będzie czuł ból, on będzie czuł strach, on będzie tego typu kwestie emocjonalne jak najbardziej.
Spoko. Natomiast trudno mówić o świadomości, że on myśli, tak? Albo że jest gotowy na coś, tak? Że rozumie to, co się dzieje, może w ten sposób, nie? Wiesz, tutaj prawdopodobnie wchodzi w grę to, co było wcześniej, czyli wiesz, jakiś związek karmiczny z tym, co było wcześniej w przeszłości, prawdopodobnie tak myślę, że to działa w ten sposób. I może to działać w ten sposób, że jest to na przykład dla rodziców, wiesz, że dziecko wchodzi i doświadcza czegoś takiego po to, żeby rodzice mogli jakąś lekcję w ten sposób odbyć, nie? Trudno lekcję, wiadomo, to ja wiesz, ja tutaj nie będę mówił, że to jest łatwe, bo to na pewno nie jest łatwe, ale przypuszczam, że chodzi tu właśnie o taką współpracę pomiędzy tym dzieckiem a rodzicami, tak bym powiedział. Tak mi się wydaje, Znaczy, mi że się to. wydaje, że tutaj dotknąłeś bardzo ważnego tematu, Trudnego. dlatego że bardzo często jest coś takiego, że no w Biblii też jest coś takiego, że załóżmy ktoś tam, nie wiem, był ślepy czy głuchy, dajmy na to, i uczniowie pytają Jezusa, Panie, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, prawda? Że przez to, że jest załóżmy ślepy, nie? No Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice nie zgrzeszyli, tak? Tylko kwestia tego typu, że czasami pojawiają się w życiu pewne nieszczęścia, które nie do końca dotyczą nas samych, prawda? One nie do końca dotyczą nas samych. Na przykład ja mogę cierpieć i na przykład, bo ktoś zadaje pytanie, dlaczego tej dwójce małżeństwa na przykład umarło dziecko? Przykładowo, tak? Załóżmy. A może było tak, że to dziecko umarło po to, żeby ta dwójka rodziców coś zrozumiała, tak? No tak to postrzegam właśnie, w ten sposób. No nie? Bo też istnieje kwestia właśnie tego powiązania, prawda? Tak, widzisz, to nie ma nic wspólnego z karą, nie ma nic wspólnego z grzechem, nie? Po prostu chodzi o tę relację właśnie, nie? O to, że wiesz, to dziecko umiera właśnie po to, żeby te lekcje mogli rodzice przejść, nie? I wiesz, to tak, no, tak to wynika z duchowości, jasno. Chociaż wiesz, w przypadku dzieci jest to temat naprawdę trudny, bo wiesz, nie jesteśmy teraz dziećmi, nie? My myślimy jak dorośli ludzie i postrzegamy problemy jako ludzie dorośli, a nie jako dzieci, ale przypuszczam, że właśnie z dziećmi chodzi o. No zgadza się, ale tutaj też jest właśnie, oj, bo coś cię zawiesiło, oj, bo coś cię wyrzuciło. No coś cię wywaliło, ale już jesteś, także możemy dalej kontynuować. Widzisz, ja mam takie wrażenie, że ogólnie nie ma przypadków, wiesz? Nie ma przypadków. Człowiek pojawia się w twoim życiu w pewnym określonym celu, na przykład. Tobie może się czasami wydawać, że ty chciałeś coś zrobić dobrze, tobie się nie udało. Dlaczego tobie się nie udało? I zadajesz sobie takie pytania, prawda? A może dany człowiek był po to w twoim życiu, żeby coś ci pokazać, żeby coś ci uświadomić, prawda? Tak zawsze jest. Wiesz, jak sobie przeanalizuję własne życie, to cały czas widzę właśnie te związki, nie? Że gdyby nie konkretne sytuacje, nie konkretni ludzie, nawet czasami takie wydają się błahe w ogóle jakieś takie, wiesz, kontakty, to pewnych spraw bym nie zrozumiał, nie? Pewnych spraw mógłbym, wiesz, na pewne tematy mógłbym troszeczkę inaczej myśleć. I to bardzo widać, nie? Że wiesz, w tym życiu no, nie ma tego przypadku tak naprawdę. Ja osobiście na przykład, im jestem starszy, tym bardziej widzę, że te puzzle się składają. Kiedyś, kiedy Tak. byłem młody, pewne rzeczy mi się w życiu nie udawały, czy to związki, czy to nie związki. Ja sobie zadawałem pytanie wtedy, dlaczego tak? Dlaczego ja muszę zaczynać od nowa? Dlaczego ja muszę iść Tak. dalej do przodu, tak? A dziś z perspektywy czasu, to człowiek sobie mówi, kurde, bardzo dobrze, że te rzeczy nie wyszły ogólnie, bo dopiero byłoby piekło w życiu, szczerze mówiąc, Tak. nie? Czasami w ogóle czuję taką, wiesz, taką ulgę na samą myśl, że niektóre sprawy nie potoczyły się tak, jak chciałem, żeby się potoczyły, nie? Bo No, aż mnie przeraża, zgadza jak się. one by się potoczyły, gdyby się potoczyły tak, jak się chciałem, żeby się potoczyły, nie? A potoczyłyby się bardzo kiepsko tak naprawdę w No tak, z konsekwencji. perspektywy czasu, jeśli patrzysz, to byś widział, że to byś był biedny, no nie? Jeżeli by poszło tak, jak wtedy chciałeś, no nie? Wydawało się, że to jest najlepsza opcja, nie? Że kurczę, no musi No. być tak, jak jest, to jest źle. No, dlaczego stało się inaczej, nie? Co jest grane? Czemu to się nie udało? Czemu to poszło w ten sposób? A potem mija kilka lat i mówię sobie, o kurde, jak dobrze, że to poszło tak, jak poszło, nie? No, Kiedy żyje na ja powiem tym. ci szczerze, jestem pod wrażeniem takiego filmiku, który krąży gdzieś tam po internecie. Tam siedzi taki dosyć bogaty biznesmen przed taką starszą babcią i mówi do tej babci coś takiego: patrz, ty całe życie się modlisz i co? Siedzisz teraz w domu starców, nie masz nic, jesteś zdziadziała
Ja w ogóle nie wierzę w Boga, nie modlę się ogólnie i mam wszystko. Powiedz mi, dlaczego tak jest, nie? I wtedy ta babka mówi coś takiego do tego biznesmena. Widzisz, czasami jest tak, że diabeł daje człowiekowi wszystko, kompletnie wszystko, żeby ten człowiek nie musiał szukać Boga. Po prostu. Bo gdyby mu czegoś nie dał, to ten człowiek zacząłby poszukiwać, nie? I Tak. to jest bardzo takie fajne przesłanie z tego filmiku krótkiego, który gdzieś tam po internecie krąży. Ale to też chciałem nawiązać do tego właśnie tematu, powiem ci, który dotyczy właśnie kwestii związanych z tym cierpieniem, o czym my mówimy, bo jeszcze pozostają kwestie związane z nerwicami, z depresjami. Czy twoim zdaniem jest jakaś taka możliwość wyjścia z tych stanów depresji? Albo, bo chyba z tego co się orientuję, ty też kiedyś przez jakieś takie etapy przechodziłeś w życiu, prawda? Nerwicy lękowej. Jeszcze nie jestem specjalistą od depresji, bo nigdy nie miałem skłonności depresyjnych, ale wiem, że te mechanizmy działają bardzo podobnie w przypadku nerwicy i depresji. Wiesz, przez nerwicę przeszedłem kiedyś w życiu i powiem szczerze, żadne doświadczenie w życiu nie rozwinęło mnie tak jak to doświadczenie, nie? W ogóle, wiesz, ja nie wyobrażam sobie swojego życia bez tego doświadczenia, bo wiesz, ja to doświadczenie przeszedłem, wiesz, wyszedłem z tego i zrozumiałem tak dużo rzeczy, że po prostu stałem się kompletnie innym człowiekiem, nie? I wiesz, to doświadczenie było też związane mocno z moimi podróżami astralnymi, bo może właśnie opowiem o tym, bo to jest bardzo ciekawe. Bo swego czasu miałem duży problem z podświadomym lękiem podczas podróży astralnych, który umożliwiał mi podróże, wiesz, takie dalsze, nie? Wiesz, wychodziłem w nocy poza ciało i czułem taki strach, co po prostu mnie ograniczał i to była taka bariera, której nie umiałem pokonać za specjalnie, bo wiesz, nie miałem jak, bo wiesz, miałem swoją bezpieczną przystań. Jak czułem strach w trakcie OB, to mogłem sobie wrócić do ciała i dalej tego strachu nie czuć. Więc wiesz, posiadanie tej bezpiecznej przystani nie motywowało mnie do tego, żeby coś z tym strachem zrobić. I wiesz, przydarzyła mi się ta nerwica lękowa, i wtedy czułem ten taki lęk, wiesz, strach w codziennym życiu i nie mogłem przed nim uciec, nie? I dzięki temu mogłem zrozumieć mechanizmy, które działają, wiesz, wiesz, mechanizmy, które no, strach kreuje. I wiesz, mechanizmy, jak sobie z tym strachem radzić i jak go pokonywać, i jak wiesz, jak to zrozumiałem, jak to wiesz, zrozumiałem te zależności, to. Nie tylko pozbyłem się z tego strachu, tego lęku w zasadzie w codziennym życiu, ale właściwie mogłem go pokonać w trakcie swoich podróży astralnych, czyli mogłem, wiesz, normalnie w końcu odbywać. I wiesz, a te podróże w konsekwencji nauczyły mnie mnóstwa super fajnych rzeczy, wiesz, w wyniku których potem napisałem swoją książkę, otworzyłem kanał i tak dalej, wiesz. Chodzi o to, że nie zrozumiałbym tego wszystkiego na ścieżce duchowej, gdyby nie to doświadczenie, gdybym nie przełamał tej bariery. I tak samo wiesz, wszystko to, co zrozumiem w przyszłości, no to będzie konsekwencja tego, że kiedyś pokonałem to barwę właśnie, nie? Które właśnie pomogło mi pokonać to doświadczenie konkretne. Dlatego wiesz, jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby w miarę swoich możliwości oczywiście pomagać ludziom, którzy doświadczają tego typu problemów, pokazywać im, że oni mogą to rozwiązać, że to nie jest przypadek, że mogą dzięki temu się bardzo dużo nauczyć i wiesz, i wznieść się na wyższy poziom świadomości. Dlatego też uważam, że to, że nerwice i depresje są tak powszechne w obecnym świecie, nie jest kompletnie przypadkiem, ponieważ to jest znakomite narzędzie duchowe, wiesz, do rozwoju. Więc im więcej ludzi to zrozumie, którzy mają depresję i nerwice, tym poziom świadomości na świecie się podniesie. A jak się podniesie, no to na świecie będzie lepiej, nie? Stanie się świat automatycznie bardziej przyjaznym, lepszym miejscem i te zmiany na Ziemi, o których ostatnio gadaliśmy, będą mogły się po prostu dokonać, nie? Wiesz, w prostszy sposób, nie? Lżejszą drogą, że tak powiem. W jaki sposób, twoim zdaniem, miałyby się te zmiany ogólnie dokonać, albo jak te zmiany miałyby wyglądać? Czego byśmy oczekiwali, jeśli mówimy o tych zmianach na Ziemi? Czy wiesz, przede wszystkim patrząc na to, jak świat obecnie wygląda, wiesz, jak ludzie są zapatrzeni, wiesz, w sprawy błahe, powiedziałbym nawet, wiesz, i wiesz, kompletnie idiotyczne, no to tu się, to się nie obejdzie bez wstrząsu konkretnego, nie? Bo wiesz, tak jak mówiliśmy, no każdy wstrząs czemuś służy, wiesz, jeśli na przykład nie, jako ludzie nie potrafimy nauczyć się konkretnych rzeczy, wiesz, w chwilach beztroski i spokoju, no to musimy doświadczyć tego w inny sposób, wiesz. Ostatnio też mówiliśmy o tej wojnie, która faktycznie będzie tym pewnym takim właśnie zaczynkiem do tych zmian. I nie powiedzieliśmy jednej bardzo ważnej rzeczy, o której właśnie teraz wiem, bo wiesz,
Wszystko to, czego doświadczamy, jest związane z duchowością. Tak samo to dotyczy też wojen. I wojny na poziomie duchowym też mają swoją wartość, ponieważ one generują generują energię. Wiesz, jak jest. Wiesz, wojna tworzy ogromne wiesz, okrucieństwo, ogromne, wiesz, przemoc, złość i tak dalej, wiesz. Dzieją się bardzo złe rzeczy z jednej strony, nie? Ale z drugiej strony tworzy też energię miłości, bo wiesz, kiedy wiesz, jedni wiesz, innych zabijają, jedni z innymi walczą, ale inni innym pomagają, nie? Więc z jednej strony tworzy się energia bardzo negatywna, a z drugiej strony tworzy się energia bardzo pozytywna, czyli miłość, nie? Więc na poziomie energetycznym taką właśnie pełnią rolę wojny, ponieważ one wyzwalają też tę energię miłości, która jest na tyle silną energią, że niweluje wszystkie pozostałe, nie? Więc na poziomie duchowym to wszystko, to całe okrucieństwo, które jest właśnie związane z wojnami, nie ma tak naprawdę znaczenia, nie? Ponieważ powstaje dzięki temu energia miłości. Jeśli jako ludzie nauczymy się tworzyć energię miłości, czyli najpotężniejszą energię bez wojen, no to wojny nam nie będą potrzebne do niczego, nie? Więc jest bardzo ważne, żeby ta świadomość na tej planecie się poszerzała, bo jak ona będzie wyższa, no to wojny przestaną wybuchać, nie? One właśnie wybuchają po to, że ludzie nie są w stanie wywoływać, kreować tych najpotężniejszych energii bez właśnie takich wspomagaczy, jakim są właśnie wojny, nie? Które są po prostu, no wiesz, czymś okropnym, nie? No czy wiesz, ja też się zastanawiam, czy wojny nie są po prostu przejawem egoizmu, no nie? Też, wiesz, wojny, czy przede wszystkim wojny są przejawem głupoty tak naprawdę, bo ja uważam, że nie ma nic głupszego niż wojna, wiesz, strzela do siebie dwóch ludzi, którzy w innych okolicznościach mogli być przyjaciółmi, nie? To jest po prostu absurdalne. Wiesz, ale to się dzieje tylko dlatego, że wiesz, poziom świadomości globalny jest niski, nie? Bo nawet wiesz, sam fakt, że wiesz, że mamy polityków, którzy prowadzą takich rzeczy, nie? To wiesz, ktoś przecież ich wybiera tych ludzi, nie? Więc wiesz, gdyby poziom świadomości był wyższy, no to rządziliby inni ludzie, którzy by do takich rzeczy nie doprowadzali, więc wiesz, to wszystko jest ze sobą związane, nie? Wiesz, wojna może być efektem tylko głupoty i takiego, wiesz, braku, wiesz, jakiejś nieumiejętności, wiesz, wykreowania czegoś konstruktywnego, wiesz, innymi metodami, nie? No, ale wojna tak samo ma przecież wymiar i tak samo, tak jak wspomniałeś, wojna ma wymiar tak samo duchowy, jak i cielesny, jak i materialny, bo tak samo każdy z nas bierze, prowadzi te walki i walczy praktycznie, nie? I gdyby nie było walki, gdyby nie było wojny, gdyby nie było trudności, nie byłoby kompletnie rozwoju, tak? To też pamiętajmy o tym. Tak, tylko że wiesz, możemy nauczyć się ten rozwój osiągać właśnie innymi metodami niż wojną, nie? Możemy nauczyć się osiągać go też współpracą, bo wiesz, cierpimy tylko dlatego, że jesteśmy, wiesz, duchowo nie do końca rozwinięci, nie? Bo gdybyśmy byli, wiesz, na wysokim poziomie świadomości, powiedzmy na jakimś takim naprawdę już konkretnie bardzo wysokim, no to nie musimy tego cierpienia doświadczać, nie? Bo wiesz, umiemy się rozwijać, bo umiemy, wiesz, przechodzić przez te lekcje, generować te potężne energie bez żadnych wspomagaczy, nie? Więc tutaj jest kwestia taka, że wiesz, to te wojny, tak, one mają swoje znaczenie duchowe i nie dzieje się przypadkiem, tak jak i wszystko, czego doświadczamy, więc nie można mówić, że wiesz, że wojna jest jakimś tam, powiedzmy, na poziomie duchowym przekleństwem, bo tak też nie jest, nie? Ale ważne jest to, żeby uczyć się generować najpotężniejsze energię, żeby uczyć się rozwijać bez takich wspomagaczy, nie? Jak wojna, bo po prostu ten sam efekt, znaczy dużo lepszy efekt można osiągnąć właśnie bez wojny, nie? Więc po co je doświadczać, wiesz? No tak. A to jest wynikiem tylko tego, że globalna świadomość jest niska, nie? Na Ziemi. No zgadza się. Ciekawi w ogóle jesteśmy waszych koncepcji. Jak wam się wydaje, jaki jest sens cierpienia? Po co w ogóle cierpienie jest? Czy cierpienie pomaga, czy cierpienie przeszkadza? To wszystko umieszczajcie w komentarzach. Ja ze swojej strony również zapraszam na kanał Kuby. Tam też dużo ciekawych rzeczy jest, zwłaszcza dotyczących OBE. No i myślę, że do następnego razu. Trzymajcie się cieplutko. Ja również dziękuję bardzo. Cześć.